zdaniem zakończony mecz to remis, ale moim zdaniem ze wskazaniem na GKS Bełmatów. Ten punkt, który dzisiaj zdobyliśmy, myślę, że pozostawia jakiś tam niedosyt, ale z drugiej strony ten punkt daje taki aspekt mentalny dla zawodników za tą pracę, którą wykonali przez ostatnie 6 tygodni, bo ja na boisku dzisiaj widziałem pracę, efekt pracy. Te 6 tygodni, każda jednostka treningowa to było budowanie małymi krokami tego, co dzisiaj zobaczyliśmy. Cieszę się, że tak to wyglądało. Na pewno pozytywem tego wszystkiego jest to, że na boisku było widać też efekt, powiedzmy, pracy tutaj w klubie z młodzieżą, gdzie mieliśmy dzisiaj na boisku trzech naszych wychowanków. Sebryna Michalskiego, który debiutował w Ekstraklasie w tak ważnym meczu. Piotrek Witasik czy Bartek Bartosiak, to jest sukces tutaj naszych trenerów wewnątrz klubu i to trzeba na pewno pochwalić. Jeżeli chodzi o przebieg spotkania, to na pewno ta pierwsza połowa to była wyrównana gra. Myślę, że momentami mieliśmy lepsze sytuacje. Może nie były to może 100% sytuacje, ale gdyby dopisało szczęście, na pewno była szansa na bramkę. Myślę, że z perspektywy też spotkania byliśmy zespołem, który chyba lepiej prezentował się fizycznie i też tutaj jestem pełen podziwu dla zawodników, że wytrzymali trudy tego spotkania, że byli bardzo zaangażowani. Przede wszystkim Gredę defensywną zrealizowali wszystkie założenia. Owszem, tam nie uknęliśmy paru małych błędów, ale generalnie te założenia były realizowane i ciężko wywalczony punkt. Na pewno, jeżeli ktoś spojrzy na perspektywę tego punktu, powie, że to jest za mało i jak gdyby to nas dyskwalifikuje. Mało kto w nas wierzy w tej rundzie, przed rundą generalnie, ale ja myślę, że jeżeli mamy zdobyć 20 punktów, no to jest ten pierwszy punkt i szukajmy kolejnych. Na pewno się nie poddamy. Ten remis na pewno da nam takiego kopa mentalnego, chęć do pracy i myślę, że za jakiś czas jeszcze dochodzi Grzesiek Balan, także ta Łukasz Grzeszczyk, także ta formacja, powiedzmy, kadra zespołu będzie mocniejsza. Dla nas zawodników na pewno ważne jest to, że zdobyliśmy punkt. Jest to pierwszy punkt w tej rundzie. Miejmy nadzieję, że ten punkt doda nam takiej pewności siebie i na pewno pomoże nas w każdym kolejnym spotkaniu do powtórzenia tej walki, tej dyscypliny, którą prezentowaliśmy dzisiaj taktycznie przede wszystkim. Wydaje mi się, że powinniśmy się cieszyć przede wszystkim z tego punktu, mimo tego, że w drugiej połowie uważam, że mogliśmy jednak pokusić się o 3 punkty. Mieliśmy ku temu kilka sytuacji. No, niestety nie udało się, ale uważam, że to jest tylko pozytywne dla nas zdobycie tutaj tego jednego punktu na samym meczu na Legii. Wydaje mi się, że wiadomo, Legia też jest marką drużyną, ale w tym momencie w każdym momencie musimy patrzeć na siebie przed każdym, nieważne z kim gramy. Musimy przede wszystkim być zmobilizowani i no tak jak dzisiaj, po prostu walczyć, grać dobrze w obronie i czekać na swoje sytuacje, swoje szanse z przodu. Ja teraz patrzę do przodu przede wszystkim, gramy następny mecz i będziemy chcieli wyjść jak najlepiej, skoncentrowani. I tak jak każdy z nas zapowiada, że w każdym meczu będziemy grać o punkty, będziemy walczyć do samego końca i tak też będzie. Piłka od Kamila Mazurczyka. No była to szansa, można powiedzieć, na zdobycie bramki. Niestety nie uderzyłem czysto piłki. Nie wiem, czy to zabrakło, czy zabrakło kilku centymetrów, czy po prostu zabrakło gdzieś tam moich obliczeń. No niestety nie udało się, ale miałem nadzieję, że w drugiej połowie będę w takiej samej sytuacji i wtedy jakoś się zrehabilituję. W drugiej połowie uważam, że też mieliśmy swoje szanse, też zostały fragmenty gry, no niestety się nie udało, oby na następnym meczach to były. Wisła, Kraków, no jest to mimo wszystko drużyna, która gdzieś tam budzi respekt. Posiada bardzo dobrych, klasowych zawodników jakościowych, bardzo dobrze. Również Legia, z tym, że no, widać, że nieco różnica pozycji widzę jest tutaj bardzo widoczna i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o klasę zawodników, wartość Legia posiada równie Wisła posiada równie dobrych napastników jak Legia Warszawa. Dlatego my nie możemy się na to patrzeć. Musimy patrzeć na to, jak my będziemy w tym spotkaniu i z jakimi założeniami i to tyle. Musimy patrzeć na siebie. Dostał razu w starciu z przeciwnikiem.
już praktycznie po tym starciu to mu dokuczało. W przerwie zapowiadał, że jeszcze troszkę powalczy. Także dał z siebie wszystko. No zobaczymy. Jutro będą badania, to będziemy wiedzieli, czy to jest coś groźnego. Wolałbym, żeby nic się nie działo, bo na razie odpukać z kontuzjami mam minimalnych problemów. Trzeba powiedzieć, że poradził sobie bardzo dobrze, bo uważam, że przede wszystkim sytuacja klubu, sytuacja drużyny, cała ta otoczka, miejsce zespołu w ogóle w tabeli, no i sama może Wisła w tej chwili nie jest wysoko w tabeli, ale mimo wszystko piął młodego chłopaka grać przeciwko kilku zawodników Wisły ma dosyć głośne nazwiska, także myślę, że przede wszystkim poradził sobie z presją i stworzył z Maćkiem Wieluszem dosyć taką ciekawą parę. Ja się cieszę, że mimo poszukiwań środkowego obrońcy te sparingi utwierdzały mnie w przekonaniu, że partnerem dla Maćka może być Sabel Michalski. Cieszy mnie, że po prostu zaprezentował to w meczu. Ja oceniam go bardzo pozytywnie, przede wszystkim, że zdawał egzamin, to zdał go, uważam, dzisiaj dobrze. Mam nadzieję, że teraz nie zakłyśnie się tym, tylko będzie ciężko pracował i udowodni, że to będzie jakiś kapitał klubu na przyszłość. Sytuacje swoje mieliśmy, ale znowu te sytuacje nie były takie, można powiedzieć, takie super klarowne te sytuacje, takie bardziej pośrednie. No, myślę, że troszkę szczęścia. Gdyby szczęścia troszkę, tak w pierwszej połowie nawet Adrian Bastard po karnym wszedł dynamicznie, uderzał, tam się od zawodnika odbiła piłka. No, jeżeli gramy o te punkty, takie szczęście też jest potrzebne. No, ale na pewno ten, nie na bramki, ale jest ten punkt. Na pewno to jest kapitał, bo ja tylko wiem, że jak to wszystko wyglądało przed sezonem, że te wszystkie, powiedzmy, złe komentarze, oszczerstwa, powiedzmy, ja wiem, co z zawodnikami, jaką pracę wykonaliśmy, mimo że to z boku wyglądało, niektórzy mówili, że w sparingach było 57 zawodników tak naprawdę, ale ta grupa, która dzisiaj grała, która gdzieś tam stanowi trząt 25 osób, to jest grupa, która przepracowała cały cykl praktycznie przygotowawczy. My się po prostu w tym planie gdzieś tam odnajdowaliśmy, nie byliśmy w Turcji, ale myślę, że okres przygotowawczy nie był monotonny i po prostu ja się cieszę, ja widziałem dzisiaj efekt pracy na boisku. Wchodząc z meczu czułem takie mocne emocje, że czułem taki niedosyt. Byłem wściekły, że rzeczywiście tej sytuacji nie przekuliśmy na bramkę, bo gonimy tą sytuację, musimy zdobyć bardzo dużo punktów, żeby powiedzmy utrzymać się w ekstraklasie. I na pewno jest niedosyt. Ja uważam, że ten mecz to jest remis ze skazaniem dla nas, także niedosyt pozostaje.